sunt atât de drăguțe! Le ador pe micuțele astea! Creaturi uimitoare! E așa plăcut să le privești rutina zilnică! Cum mănâncă, cum înnoată și cum stau la soare! Grozav! Vouă vă plac, dragilor? În ultimul nostru clip cu țestoase, am făcut un terariu pentru ele. Era super frumos și colorat! Dar am primit multe comentarii de la voi cum că ar fi prea mic pentru două. În plus, acum terariul nostru nu mai arată așa de bine. De aia ne-am decis să facem unul nou. O să fie mai mare și țestoasele noastre sigur o să aibă destul spațiu. Deci, prieteni, vreți să vedeți cum se construiește noua voastră căsuță? Sam, am nevoie de ajutorul tău! Bună, Sue! Bună, prieteni! Salutare, țestoaselor! Sam, eu și țestoasele avem nevoie de ajutorul tău! Sunt multe comentarii cum că terariul nostru e prea mic pentru două țestoase, așa că trebuie să le mutăm. Mă ajuți? Sigur, nicio problemă! Să mergem, fetelor! O să vă găsim o nouă casă! Hei, veniți? Sammy, nu la asta mă refeream! Sammy! Ah, măcar voi o să fiți cu mine, dragilor! Ce greu e! Țestoasele noastre o să aibă un terariu nou-năuț și spațios. Aici o să se joace, o să noate și o să se încălzească la soare. Dar nu avem prea mult soare aici, așa că ne trebuie o lampă UV. O să strălucească pe țestoasele noastre ca un soare adevărat cu razele ei UV. Și o altă lampă pentru încălzire care o să le țină de cald. Orice terariu cu creaturi vii are nevoie de un filtru de apă. Aveți grijă să fie suficient de puternic pentru dimensiunea terariului vostru. Și un termometru ca să putem verifica dacă au o temperatură plăcută aerului. Vai, abia aștept să asamblez terariul ăsta! Mă întreb pe unde or fi Sam și țestoasele. Ronti! Hamsterii ăștia sunt niște somnoroși. Iarna pot hiberna ca ursuleții. Ronti! Trezește-te! În sfârșit, ai venit! Fă cunoștință cu vecinele tale. Țestoasele o să stea cu tine pentru că bazinul lor e prea mic. Unde pleci? Habar n-ai ce e ospitalitatea. Mă rog, o să vă găsim o altă casă. Oricum, nu ați avea loc aici, dragilor! Haideți! Trebuie să acoperim cu ceva fundul acvariului. Ia uitați, sunt ca dintr-o mare adevărată! O să le punem cu grijă în interior. Asta vine aici. Și apoi aici. Sub țărm o să avem pietre mai mari. Pe restul le vom împrăștia uniform pe fund. Așa! Țestoasele trăiau pe o mică insulă, dar cea nouă o să fie mult mai mare și mai confortabilă. Deci, o punem aici. Ia uitați ce tobogan! M-aș da și eu pe el! Acum ne trebuie niște apă. Multă apă! Umplem bazinul! Devine udă treaba! Așa! Vedeți, a instalat filtrul. Nu se poate fără el. Țestoasele noastre sigur s-au obișnuit cu mica lor grădină. O să avem una și aici. Niște verdeață pe lângă insulă. Dar și ceva ierburi aici în colț.
Să lăsăm filtrul să-și facă treaba. Aproape am terminat! Arată super drăguț! Vouă vă place? Atunci dați-ne un like! Și scrieți-ne în comentariile de mai jos părerea voastră despre acest terariu! Ei bine, ăsta pare destul de confortabil! E suficient spațiu pentru toată lumea! De ce v-ați cățărat acolo sus? Nu vă place locul? Hai, că nu e așa rău aici! Dar nu-mi dau seama unde-i proprietarul acestei case. Aici era! Bună, Gary! Îți place casa pe care eu și Sue am făcut-o pentru tine? Salută-ți noile vecine! Fetelor, unde sunteți? Iar sunteți nemulțumite? Of! Scuze, Gary, pe data viitoare! Fetelor, stați! Mai trebuie să ne ocupăm de lămpi. Și nu sunt doar ca să lumineze, asta e o lampă UV. Razele ei ajută țesoasele să proceseze calciul pe care îl obțin din mâncare. În acest mod, oasele și carapacea lor o să devină foarte puternice. Așa! Acum țestoasele noastre o să fie sănătoase. Dar asta nu e singura lampă care ne trebuie. Mai e și o lampă pentru încălzire. Avem nevoie de ea ca să menținem o temperatură plăcută în terariu. Țestoasele adoră să facă plajă sub lampa asta. Grozav! Cred că temperatura aerului e ok. Dar termometrul ne va ajuta să fim siguri de asta. Hai să-l instalăm! Acum putem vedea că temperatura e potrivită pentru țestoase. Ah, ghici cine s-a întors! Salutare, micuțe călătoare! Unde ați fost? N-am putut să țin pasul cu ele! Credeam că țestoasele sunt lente! Nu e mereu așa, Sam! Țestoasele de apă cu tâmple roșii sunt prădătoare, adică trebuie să-și vâneze prada. Dar nu-ți dai seama, sunt atât de dulci! Unde ați fost? Aproape că v-am găsit o nouă casă! Scuze, Sue, voiam să le cazez cu Ronci sau cu Gary, dar nu le-a plăcut de niciunul dintre ei! Sam, te-am rugat să mă ajut cu relocarea lor într-un terariu nou, nu în bazinul altcuiva! A? Wow! Nou-nouț! Ce drăguț! Aș locui și eu acolo! Și spațios! Acum o să aibă loc suficient! E super mare! Hai să ne uităm mai atent! Deci, fetelor, sunteți gata să vă mutați? Bun venit acasă! Ușurel și plăsc! E timpul pentru not! Apa sigur e plăcută? Uneori aș vrea să fiu o țestoasă! Vai, nu vă rătăciți în grădinuța voastră? Uite, Sam, se pare că le place! Da, cred că sunt fericite! Ești fericită, nu-i așa? Și noua insulă li se pare interesantă? Chiar le place! Dacă ar vorbi, sunt sigur că ne-ar spune cât de fericite sunt! Oricum, cred că efectiv nu le pasă unde trăiesc. Cea mai importantă chestie e să aibă destulă mâncare. De fapt, mănâncă mult! Mereu m-am întrebat câtă mâncare poate să încapă în corpurile lor mici. Hei, nu mâncați toată mâncarea din prima, mai păstrați și pentru mai târziu. Cred că știu că nu o să le înfometăm. Ok, mâncați cât de mult vreți. Siu, e un terariu grozav, îmi place! Vouă vă place, dragilor? Atunci dați-ne un like și lăsați-ne niște comentarii mai jos! Și abonați-vă la canalul nostru! Ciao! Pa, pa!
ruszać się! Wzywam policję! Gdzie ten włamywacz, Sami? Po co ci parasol? Złapałam to, co miałam pod ręką. Gdzie on jest? Nie widzisz? Ukradł już całą miskę kociej karmy i ukrył w żołądku! Sami, to nie włamywacz! Znalazłam tego słodziaka na ulicy i nie zdążyłam jeszcze wydrukować plakatów. A jeśli jest dziki? Albo jeśli jego właściciele wyjechali i jeszcze nie wiedzą, że uciekł? To zostanie z nami, aż znajdziemy mu nowy dom. Pewnie! Niech zostanie i wżera jedzenie puszkowi. Może jeszcze zajmie mi łóżko? Masz rację. A? Zadzwonimy do kociarni? Nie, zbudujemy mu jego własny domek. Cześć, kochani! Witajcie na zajęciach z budowy kociego domku. Jak widać, robimy domki dla każdego, kto pojawi się w naszym życiu. Nie, złość się. Lepiej pomóż mi projektować. Mam marnować swój talent na tego kota? Dobrze. Oto willa z trzema sypialniami, dwiema łazienkami, garażem i dwoma wejściami. To za dużo. W porządku. Koty lubią ryby, a może zbudujemy domek o nietypowym kształcie? Bardzo chętnie. Ale domek dla rybek będzie zbyt wyszukany dla biednego kociaka. Hop, od razu lepiej. Ha, dom na kółkach! Żeby mógł zabrać rzeczy i wyjechać. Sam, co się z tobą dzieje? A jakby któryś z naszych zwierzaków się zgubił? Nie chciałbyś, żeby ktoś się nim zaopiekował, dopóki byśmy go nie znaleźli? Dobrze. Pomogę temu kotu. Świetnie. Proszę, nie mów na niego ten kot. Wymyślmy jakieś imię. Kochani, ostrożnie z nożem. Wymyśleć imion. Nazwijmy go Puszek Drugi. Aha, nie będą nam się mylić. To może Bałwanek, bo przecież jest biały. Może krócej, Śnieżek. Ostrożnie, kochani. Oto nasz postęp. Co ty na to, Sami? Przed nami sporo pracy, Suzy. Ale to fajny element. Nie odchodźcie. Zaraz wrócimy. To wszystko, czego potrzebujemy na główną część domku. Posklejamy to. Jestem pewna, że wiecie, ale obchodźcie się ostrożnie z pistoletem na klej. Jak zauważyliście, mamy jeszcze jedną ścianę z oknami. Tak, dzięki temu Śnieżek będzie mieć w swoim domku świeże powietrze. A poza tym, jakie auto ma okna z jednej strony? Hej, Sami, musimy to teraz pomalować. Zdaję sobie z tego sprawę, Suzy. Może wybierzemy kolory, wzór? Nic nie mów, Suzy! Oczywiście! Świetnie! Dobrze, że mam takiego pomocnika. Kochani, dajcie łapkę w górę! Sami na nią zasłużył. Proszę? Jak mogłam o tym zapomnieć? Hop! Każdy popełnia błędy. Przykleimy ten element pod kątem, żeby uzyskać taki kształt. Marzy ci się szlam, szlam, szlam na wow, co to za strój, Sami? Postanowiłeś zostać hipisem? A czemu nie? W latach 60. hipisi bardzo często mieli ten typ samochodu. To taka podpowiedź. Czy to ma coś wspólnego z projektem tego kociego domku? Dowiesz się za kilka sekund. Kochani, obejrzyjcie ten odcinek do końca. Zaczniemy od intensywnej czerwieni czy wesołej żółci? Od taśmy maskującej. Domek będzie przypominał klasycznego ogórka z lat 50. Oznacza to, że będzie miał piękny biały dach. Świetny pomysł! Czemu o tym nie pomyślałem? Nie smuć się, możesz wybrać kolor danej części. Na tym polega sztuka! Może wybierzemy soczystą zieleń czy coś żywszego? Koniecznie wymyśl coś oryginalnego. Dobrze, postaram się. Dziękuję. W tym czasie rozpocznijmy. Swoją drogą, kochani, korzystajcie z nietoksycznej farby. Chodzi o bezpieczeństwo kotka. Widzicie? Dlatego taśma jest ważna. Dzięki niej uzyskamy równą linię między kolorami. Co ty nie powiesz? Ej, Suzan, nie gniewaj się, ale mój kolor jest lepszy.
O, sami. Kiedy farba wyschnie, można ostrożnie oderwać taśmę. I co? Popatrzcie! Idealna linia! Siup! Szybko, Su! Chcę pokazać wybrany kolor! Spokojnie, Sam. Daj mi chwilę. Myślałem, że skończyliśmy z bielą. Jeszcze chwila. Musimy najpierw oddzielić taśmą dolną część. Widzisz? O, tak. To zajmie wieczność. Niesprawiedliwe. Pomógłbym ci, ale świetnie sobie radzisz beze mnie. I to jest właśnie podział obowiązków. W porządku, Sami. Teraz dowiedzmy się, jaki to kolor. A może lepiej sama zobacz. Pamiętaj, że się starałem. Popatrzcie, wygląda wspaniale. Cudowny. Pamiętajcie, możecie wybrać dowolny kolor. A jeśli nasz wam się podoba, łapkę w górę i subskrybujcie kanał! Wiesz co, lepiej ozdóbmy też wnętrze! Jak sobie życzysz, Sami! To połączenie kolorów coś mi przypomina. O, na fetę! Właśnie zauważyłam, że to wygląda jak lody miętowo-waniliowe. Racja! Wspaniały smak! Bardzo mi się podoba zderzak. Chociaż to będzie wyglądać lepiej ze światłami. Już gotowe, Suzy! Popatrz, co zrobiłem! Wielkie umysły myślą podobnie. Kochani, spójrzcie. Podoba mi się srebrne okucie. Światła wyglądają realistycznie. Co jeszcze? Co jeszcze? Już wiem! Będzie jeszcze lepiej, jak dodamy światła przeciwmgielne. Mamy dwa zestawy świateł i... Ej! To logo marki auta? Tak! Pomyślałam, że nie zaszkodzi. Zaraz, jak nasze autko będzie jeździć? O, masz rację. Każdy pojazd potrzebuje kół. Nic nie mów, zrobię je! Patrzcie, mamy coś wyjątkowego. Wszyscy się dowiedzą, czyli jest ten domek. Co, czy koty lubią pływać? Zależy, ale raczej nie. Co? Cóż, Śnieżek nie ma wyboru. Zrobiłem mu deskę. Wszystko przemyślałeś. Dodajmy niewielką płetwę. Teraz jest idealna. Już wszystko? Nie mogę się doczekać reakcji Śnieżka na domek. Ja też. Ale najpierw obejrzyjmy projekt jeszcze raz. No, chyba Śnieżkowi będzie to dobrze. Nie będzie się nudził. Na pewno mu się spodoba? A jeśli będzie dla niego za duży lub za mały? Lepiej zapytajmy o to Śnieżkę. W porządku, Śnieżku, do dzieła! Kici-kici, pora obejrzeć nowe mieszkanko. Chyba czuję się niepewnie. No kurczę, daj mu chwilę. O-o, nie podoba mi się, jak macha ogonkiem. O, popatrz tylko, rozgaszcza się w nowym domku. Niech mnie cheddar, Su! Chyba czuję się tu jak u siebie. Czy to nie cudowne? O, dobry kotek. Tylko jedna rzecz mnie smuci. Będziemy musieli oddać domek razem ze Śnieżkiem. Nie martw się, Sami, zrobimy nowy. Możemy? Subskrybujcie nasz kanał, ludziska, jeśli chcecie to zobaczyć! Nie zapomnijcie wysłać Śnieżkowi łapek w górę! Dzięki, że przyszliście! Do zobaczenia wkrótce!
przyglądasz się tej klatce od godziny. O co chodzi? Seno, zobacz! I to ma być dom dla chomika? Jak dla mnie jest w porządku? Co ci się nie podoba? Nic mi się nie podoba! Nawet w ścianach są dziury! Głuptas! Po prostu powiedz, że się nudzisz. Być może. I co? I to, że pójdziemy zbudować imbirkowi fajny plac zabaw. Co ty na to? Wilk syty i owca cała? To mi się podoba! Cześć! Dzisiaj nie pozwolimy Samowi zanudzić się na śmierć. Ale śmieszne! A ty nie chcesz zrobić czegoś fajnego? Ależ tak! Szczególnie coś fajnego dla naszych zwierzaków. Aby imbirkowi się podobało. Nie wychodzi z klatki za często. Dobrze. Tu mamy mieszankę na cement. Przyda się jej jak najwięcej, bo zrobimy... ceglany domek dla chomika. Hop, zaczynamy. Mieszanka szybko wysycha. Musimy się spieszyć. Zgadza się. Proszę, już zaczęliśmy. Pracowaliśmy już z cegłami. Znajdziecie te filmiki na naszym kanale. Ale wcześniej zostawcie lajka dla Zu. Jest władcą cegieł. Dzięki, Sam. Zastanawia mnie, skąd taka nagła zmiana. Usuńmy nadmiar cementu. Ostrożnie. O, tak. Stwierdziłem, że miałaś rację. Nudziłem się. Ale cieszę się, że mogę ci pomóc. Czego teraz potrzebujesz? Przynieś coś wysokiego. Posłuży jako wejście do domku. Już się robi. Ja w tym czasie przyspieszę ze ściankami. W końcu jestem władczynią cegieł. Zobacz, co zrobiłem. Wygląda jak irokes. Faktycznie. Świetna robota. To będzie idealne wejście. Wzmocnimy je, kładąc cegły po obu jego stronach. O tak. Posłużymy się odrobiną magii, dobrze? Proszę, podstawa gotowa. Su, zobacz, co wymyśliłem! Wow, kurzak twarz! Zrobiłaś świetne drzwi, Su! A ja włożę okno! No, jak się podoba? Jest świetne, Sam, ale podejrzewam, że jedno nie wystarczy. Zmieńmy to. Idealnie. Jako kierownik robót nalegam, żeby ta ściana była wyższa. A od kiedy to kierujesz tym projektem? Odkąd wpadłem na pomysł instalacji oświetlenia w domku. A, rozumiem. Tu jest włącznik. Dopasuj do ściany, proszę. Świetny pomysł. Zobaczmy. Miejsce na szerokość pół cegiełki będzie o tu. No i super. Nasz pochyły domek jest prawie gotowy. Nie uważasz, że jest trochę brudny? Masz rację. Wyczyścimy go wodą i szczoteczką do zębów. Pomogę ci z tym, Su. To trochę zajmie. Pierwszy domek odłożyliśmy do wyschnięcia. Teraz zajmiemy się drugim. Okrągłe wejście do niego będzie o tu. Dach tego domku będzie trójkątny, dlatego... przydadzą się specjalne cegiełki! Proszę bardzo! O, dzięki, Sam! Jesteś bardzo pomocny. Prawda, widzowie? Zostawcie mu lajka. No ba! Chcę, żeby imbirek miał najlepszy plac zabaw na świecie. Powiem mu, że będzie się przednio bawił. Nie jesteśmy nawet w połowie. Ale jest niecierpliwy. Musimy przyspieszyć, żeby imbirek się nie zawiódł. Wow! Musimy tylko zebrać nadmiar cementu ze ścian. Chętnie się tym zajmę. Naprawdę? Mam syndrom kopciuszka. Muszę to posprzątać. Ach, kim jestem, żeby ci bronić? W tym czasie zrobimy kolumny podtrzymujące mały domek. Dzięki patyczkom kolumny będą mocniejsze. Nałożymy na niego kilka cegieł, łącząc je wszystkie mieszanką cementową. O tak. Nie może być za wysoka, żeby imbirek się nie bał. 7 cegiełek wystarczy. I ciach! Proszę. Patrz, Su, też zrobiłem jedną! Świetnie, Sam!
Ja zrobiłam 3. Nieźle, co? Oj tam. O, Su, spodziewamy się lekarza? Co? O czym ty? A, rozumiem. Tę strzykawkę wykorzystamy w naszym projekcie. Wszystkie konstrukcje już wyschły, więc czas na zaprawę. Najpierw dodamy koloru. Zastanawiam się nad czymś brązowym. Teraz wszystko porządnie mieszamy. O tak, patrzcie jaki fajny kolor. Przypomina czekoladę, choć dziwnie pachnie. Bierzemy strzykawkę i napełniamy ją zaprawą. O tak. Ej, ściano, przygotuj się na zastrzyk! Skupcie się na tym etapie. Wszystko musi ładnie wyglądać. Pierwszy rząd gotowy. Zgarnijcie nadmiar zaprawy kielnią. Zróbcie to ze wszystkimi ścianami i kolumnami, potem umyjcie je wodą. Wow, Su! Już skończyliśmy? Jeszcze nie. Patrzyłam tylko jak nam idzie. Całkiem nieźle. W następnym kroku zrobimy kilka otworów na kable. Uważajcie z wiertłem, dobrze? Poproście dorosłych o pomoc. Ile otworków potrzebujemy, Su? Tylko 2. Jeden w tym domku, a drugi w mniejszym. Czy już czas na kable? Jeszcze nie. Dokończmy najpierw domki. Nie mają nawet dachów. Voilà. Połączmy wszystkie części. Patrz, co znalazłem. Przyda się? Tak, przyda się do dachówek. Byłabym wdzięczna, gdybyś się tym zajął. Nie ma sprawy. Już idę. Cieszę się. My w tym czasie zrobimy dach małego domku. Ogólnie będzie podobny do dachu większego domku, ale musimy skleić te 2 połówki. O tak! Dachówki! Komu dachówki? Świetna robota, Sam! To już wszystko? Potrzebujemy więcej. Już się robi! Ciekawe, co tym razem wymyśli. Jak uważacie? Uwaga! Dachówkowy deszcz! O, to już? Dobrze, że wcześniej zrobiłem drugi dach! Z taką pomocą uwiniemy się szybciej niż się spodziewałam! O, dzięki, Su! Możesz powiedzieć Imbirkowi, że za kilka minut wszystko będzie gotowe! Yuppie! Jak już mówiłam, większy domek będzie parterem. Zanim postawimy drugi, zajmijmy się ozdobami. Te drewniane płytki będą idealne! Też tak uważacie? No to zostawcie lajka! Jak to się stało? Odrobina chomikowej magii! Sam, ale mnie przestraszyłeś! Wiesz, jak lubię ozdabiać nasze projekty! Pięknie! Świetnie, Sam! Teraz pokryjemy je bejcą. Domek coraz bardziej mi się podoba. Dlaczego nie jestem zaskoczona? To nie jest śmieszne! Każdemu może się zdarzyć! Oczywiście, marudny szlamiku! Uważajcie, widzowie, żebyście też nie zaplątali się w kable! I poproście dorosłych o pomoc w podłączeniu ich do baterii i włącznika! O tak, testujemy! Tak, działa! Wow, ten plac wygląda świetnie! To na pewno! Ale raczej nie! Jest zbyt bezpieczny. Będzie, nic się nie bój. Postawimy małe ogrodzenie, ale najpierw drabinka. Musi być odpowiednio szeroka dla imbirka. Może dodamy jakiegoś koloru? Znacznie lepiej. Nie, nie, nie. Trochę w prawo. Już prawie. Aha, super! Postawmy ogrodzenie. Świetnie, ale domek dalej jest pusty. Wysypmy ściółkę do środka. Imbirek będzie zachwycony! Świetny pomysł, Sam! Czas na drugi dach. Kładziemy go tutaj. I gotowe. Pójdę teraz po imbirka, a wy rzućcie okiem na gotowy plac zabaw.
Dobrze, Imbirku? Gotowy? Witaj w swoim nowym domku! A, patrz co! Już mu się podoba! Cześć, koleżko! Patrzcie! Czuję jedzenie i idzie do niego przez okno jak przez drzwi! Zajadaj ze smakiem! Tak, musisz mieć dużo siły, żeby wejść na pięterko nowego domku. Chyba już jest gotowy. To było szybkie. Spójrz tu! Musi uzupełnić ubytek energii. Spinaczka musiała go nieźle zmęczyć. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wy też możecie zrobić taki domek. Do zobaczenia na naszym kanale. Pa, chłopcy i dziewczęta! I pamiętajcie o dzwonku! Pożegnaj się, Imbirku! Dobra, teraz sam! Znajdź impostora! Nie! Co z tobą nie tak? O co tyle krzyku? Masakra! Mgiełek nie umie grać w Among Us! Trudno mi w to uwierzyć. Zobaczmy. Potrzebuję dobrej motywacji. Żaden problem! Wsparcia trenera... Nigdy nie szczędzę! Zatem pozostaje najważniejsze. Czyli co? Ciężka praca, ale opłaci się, chodź. Praca? Dobra, idę. Cześć, są tu fani gry Among Us? I zwierzaków też! Dziś robimy labirynt w stylu Among Us! Woohoo! Mam nadzieję, że żaden impostor nam nie przerwie. Gotowi? Witajcie nas! Wygląda na to, że odtworzymy mapę Skelt. To pierwsza i jedna z najpopularniejszych map w Among Us. Dziś będziemy o niej dużo rozmawiać. Tak, znam tę grę na wylot. To akurat nie wątpię. Tak w ogóle to coś na ścianie wygląda strasznie. Su, nie rozpraszaj się. Jeszcze impostorzy nas znajdą. Wiesz, że w prawdziwym świecie nie ma impostorów? Ciekawe. Musisz to zbadać. To na bank sprawka impostora. O, Su, prześladują mnie. Dlaczego to robią? Może sam wyglądasz jak impostor? Patrz na to. Poznajesz to miejsce? Pewnie. To admin, nie? Ekstra. Kontrolujmy astronautów. To nie takie proste. Impostorzy często zamykają astronautów i korzystają z przewodów wentylacyjnych. Na szczęście w labiryncie ich nie będzie. Tak, nie zrobimy mu tego. Zrobiłeś mapę interaktywną? Nie tylko to! Zaraz sama zobaczysz! Zrobiłeś nawet korytarz do dział! No tak! Działa to moje ulubione miejsce na całej mapie! Widać! Ciekawe, czy Mgiełkowi spodoba się spacer po platformie nad działem. Muszę zobaczyć, czy będzie chciał nim strzelać! Niszczenie asteroid może być kłopotliwe, ale myślę, że da radę. To przyspieszmy! Jeszcze zapomnij, czego go nauczyłem! Dobrze. Pamiętajcie, żeby dbać o swoje zwierzaki! Przydałby się ktoś, kto zna statek. Dokąd wiedzie ten korytarz? Do klenowni, prawda? Tak, ale pytałam widzów. Na pewno to wiedzą. To jedno z najważniejszych miejsc. O, zapomniałam o kwiatkach. Dość małe pomieszczenie, ale rośliny wyprodukują tlen dla całej załogi. Spójrzcie na te tubki. Przeniosą tlen do pozostałych miejsc statku.
sam potrzebuję mojej pomocy. Już idę! Nie uwierzycie, ale sam znowu mnie wyrolował. To tylko żart. Zresztą jaka różnica między filtrem do tlenu a wodnym? Dobra, kryzys zażegnany. Ale straciliśmy czas. A jaki problem? Ustawmy kurs na... nawigację! Tak w ogóle? To kto siedzi za sterami statku? Nie wiem, ale przejdźmy do przedniej części statku. Powoli? Nie tak bardzo. Bardziej w lewo. Tak, dobrze. Twoją pomocą szybko się uwiniemy. Te lokalizacje są gotowe. Przejdźmy do innych. Patrzcie! Sam zrobił korytarz do następnego pomieszczenia. Sprawdźmy, gdzie prowadzi. Kolejne miejsce z działami? Co? Ty tak na serio? To osłony! Oj, sorki, nie znam się na Among Us tak dobrze jak ty. Spoko, ja na początku myślałem, że chodzi o tarcze wikingów. Albo rycerzy. Mam nadzieję, że mgiełek doceni nasz wysiłek. Dobrze go wyszkoliłem. Po takim treningu będzie najlepszym chomikiem w grze. W ogóle mnie nie słucha. Myślę, że będzie dość aktywny. Jakie jeszcze pomieszczenia są z przodu statku? Retykotylety, zostały dwa! Komunikacja! I magazyn! Jest megaśny! Może się podzielimy? Ja zrobię magazyn, a ty komunikację. Dobra, postaram się. Skoro tak, to pomogę sobie magią. Dzięki, Sam. Już skończyłeś robić magazyn? Pewnie. W końcu jestem mistrzem, a magazyn nie jest taki ważny. Ale bądźcie czujni. Komunikację też można zakłócić. Spoko, tu. Żaden impostor nie przejdzie. Polegam na tobie. Idźmy dalej. Kolejne pomieszczenie jest blisko. Wiecie już jakie? Pomocy, sabotaż! Ktoś mnie związał. Niczego nie widziałem. Dziwne. Kable wyglądają na luźne. Mówiłem, że impostor chce nam przeszkodzić. Przyspieszmy! To pomieszczenie jest gotowe, a nie powiedziałam, co to jest. Widzowie już wiedzą, prawda? Elektrownia! Właśnie. Spójrzcie na kable na podłodze. Su ogarnia dekoracje. Idźmy dalej! A, Su chce wam coś pokazać. Su, jest gotowa elektrownia i chodźcie! Tada! Doszliśmy do niższego silnika. Szybko nam idzie. Nawet zrobiłem silnik! Wow! Tylko nie wiem, który jest niższy. Są takie same, więc to nie problem. Weźmy ten. Jest uniwersalny. Mgiełek może wejść do środka. Ciekawe. Będzie wystarczająco wygodny? Spokojnie, wszystko przemyślałam. Za chwilę zobaczycie następne pomieszczenie. Kamery czy reaktor? Wybierz jedno. Wybieram... kamery. W końcu musimy znaleźć impostora. Damy radę? Jest szczwany i sprytny. Chyba się nim fascynujesz. Dobrze myślę? Kurza twarz, Su! Skąd ci to przyszło do głowy? Żartuję, ale chyba wiem, kto może nim być. Naprawdę? Powiedz mi! Nie teraz. Muszę mieć pewność. Skupmy się na pracy. Skończyłeś swoją część sam? Dobrze, teraz główna część. Reaktor. Co dalej, Sam? To nie wiesz? Ambulatorium! Przeskanujemy tu mgiełka i podejrzane płyny. Na przykład kole. Albo się kimniemy na łóżkach. Przynieś je, proszę. No problemo! Już lecę! Chyba jednego brakuje. Coś się stało? Czyli nie znajdę go pod poduszką w twoim pokoju? Skąd wiedziałaś? Znaczy, dobra, zdemaskowałaś mnie.
W końcu impostor odnaleziony. To byłeś ty. Dobra, wygrałaś. Ale fajnie było, nie? Tak, byłeś przekonujący. Ambulatorium gotowe. Na koniec zostaje bufet. Tu gracze zaczynają grę. I jeszcze okno. Ale ładny widok. Bo ja je zrobiłem. Fajne, nie? Sam jest prawdziwą złotą rączką. Giełkowi na pewno się to spodoba. Jest też jedzonko. Wygląda identycznie jak w grze. Faktycznie, ale chyba czegoś brakuje. Siak. Tada! Znacznie lepiej, prawda? Ale super! Gdy wykończyłaś bufet, ja ustawiłem górny silnik. Labirynt jest już gotowy. Ustawmy wszystkie części i zobaczmy, jak wyszło. Mgiełku, pokaż, co potrafisz! Oby wszystko pamiętał! Strasznie się denerwuję! Spokojnie, Sam. Mgiełek sobie poradzi, prawda? No to zaczynamy! Nie zatrzymał się w bufecie! Co za samokontrola! Myślę, że bardziej ciekawi go nowe miejsce, nie sądzisz? No tak, racja! Patrz, znalazł planownię! I chyba szuka innej drogi! Jest tak sprytny, jak jego właściciel. To ślepy zaułek, kolego. Pomożemy mu? Lepiej nie. Widać, że chce sterować statkiem. Pójdzie dalej, jak skończy. O, świetnie, mgiełek! Znowu szuka innej drogi. Cwany mały chomik. Chyba się zgubił. Widzisz? Zawsze się myje, gdy się denerwuje. Więcej wiary w mgiełka. W końcu to twój uczeń. Tak, wiem. Dalej, mgiełku, dasz radę. Pamiętaj, czego cię uczyłem. Widzisz? Trochę wsparcia i od razu idzie lepiej. Jest już w komunikacji. Może poprosić kogoś o pomoc. To inteligentny chomik. Na pewno sam znajdzie drogę. Patrz. Leć i nie zatrzymuj się. Słuchaj instynktu. I to dosłownie! Na końcu drogi czeka na ciebie miła niespodzianka! Oj, ostrożnie! Wszędzie kable! Kilka razy się w nie zaplątałem! Akurat chyba setki razy! Musisz wszystkim mówić! O, przecież żartuję! Musisz przyznać, że praca z kablami to twój słaby punkt! Dobra! O, patrz! Mgiełek jest ciekawe, co teraz zrobi. Rozejrzy się, jak zawsze. Nie tędy! Dawaj, skup się! Jesteś już blisko! Daj mu czas do namysłu. Widzisz? Mądrala! Do przodu, mgiełek! Już prawie meta! Jest w ambulatorium. Odpoczywamy, czy robimy badania? Wszystko w normie. Możesz iść dalej. Gratulacje, mgiełku! Doszedłeś do mety! Czas na jedzonko, zdolny uczniu! Prawie zawału dostałem! Potrzebuję tlenu! Już nie przesadzaj! Przecież byłeś impostorem! Ale sporo pomogłem! To fakt! Podobał wam się labirynt?
Zostawcie lajka i subskrybujcie, jeśli tak. Impostorzy czy astronauci, i tak jesteście super! Pa, pa! Bună, prieteni! Bună, Domol! Bună, Cătinel! Prieteni, azi vă vom vorbi despre minunații noștri prieteni Domol și Cătinel! Profesor Sam, îi vom și arăta? Sigur! Vă vom spune și vă vom arăta de ce țestoasele sunt niște animale de companie minunate! Între timp, vă puteți abona la canalul nostru pentru a nu rata și mai multe clipuri cool cu animale! Țestoasele preferă să-și petreacă timpul în casa lor. Nu trebuie să le plimbi așa cum se întâmplă cu căței. Dar trebuie să menții curată casa țestoasei și să creezi cele mai bune condiții pentru ele. Și atunci când crezi că ar trebui să le muți într-o casă mai mare. Silențioase, dar nu trebuie să faceți zgomote puternice lângă ele. Aveți grijă! Și chiar dacă nu puteți alerga împreună cu ele, așa cum puteți face cu un cățel, puteți totuși să petreceți momente minunate cu ele. E foarte relaxant! Da, da, sunt așa relaxat, iar apoi dorm foarte bine! Tu mereu dormi foarte bine! Da! Cel mai bine ar fi ca testoasele să fie hrănite într-un recipient separat. Așa e, Sammy. Asta ajută terariul să se mențină curat mai mult timp. O chestie interesantă. Testoasele noastre cu tâmple roșii trebuie să fie hrănite în apă, pentru că ele nu au salivă.
Țestoasa va fi prietena ta pentru mult timp și vei avea ocazia să o vezi crescând. Siu, ar trebui să comandăm deja o nouă casă pentru Țestoasa? Nu, Semit, spun eu când. Casa asta e bună pentru moment. Oh, bine! Mențineți animalul de companie fericit, iar el o să-ți aducă bucurie. Trebuie să ai grijă de animalele tale de companie și să le iubești. Îi iubesc foarte mult pe Domol și Cătinel. Dați-ne un like dacă și voi îi iubiți. Și scrieți în comentarii dacă vreți să aflați informații despre celelalte animale de companie ale noastre. Nu uitați să vedeți clipul despre rozătoarele noastre! Aveți linkul în descriere! Pa, prieteni! Pa, pa! Ne vedem curând! Lesiu, patrz! To nowi załoganci! Gdzieś wśród nich jest impostor! Cześć, kochani! Co robicie? Lesiu się nudził, więc pokazuję mu grę Among Us! Chcę z nim zagrać! Ale to chyba zbyt skomplikowane dla chomika! Przestań, Sami! Lesio jest mądry! Prawda, malutki? Chyba nie przepada za Among Us! Może lepiej wyjaśnić mu Minecraft? Chwileczkę, Sami. Chyba mam pomysł, jak połączyć obie gry. Hej, Mlesio! Pora zbudować coś nowego! Racja, Sami. Chodźmy! Juhu! Cześć, kochani. Wiemy, jak bardzo lubicie projekty dla chomików. Bum! Super! Zapoznaliśmy chomiki z grami Among Us i Minecraft w poprzednich odcinkach, ale tym razem połączymy obie gry. Czy to będzie labirynt jak w Among Us? Tak, ale będzie nietypowy, bo w stylu Minecraft. Super! Wyraźcie poparcie łapką w górę, ludziska! To będzie piąty poziom. Suzy, nie oceniam cię, ale gdzie pozostałe? Chyba nie myślisz, że wszystko zrobię sama, co? Potrzebujesz tekstur? Proszę bardzo! Czy to ci odpowiada? Wow, ile kolorów! Każdy poziom będzie pokojem z własnym motywem. Tak, jak w różnych poziomach prawdziwej gry! Mlesio przejdzie każdy level, żeby dostać się do następnego. Oby nie musiał walczyć z bossem. Su, jesteś genialna! Co masz na myśli, Sami? To będzie ciekawsze wyzwanie, jeśli będzie musiał pokonać wroga. Sami, czekaj! Ach, jaki on narwany. Nasz labirynt i tak nie będzie łatwy do przejścia. Hej, Su! Popatrz, kogo tu mam! Wow, co za olbrzym! Rety kotlety! Nawet Thanos czuje respekt przed labiryntem! Tak, nasze dzieło będzie wyglądało z zewnątrz. Robi wrażenie, co? Czy wciąż uważasz, że Mlesio powinien walczyć z bossem? Wybacz, kolego. Może innym razem, ale pomożesz nam z przeszkodami. W porządku. Mlesio zacznie od górnego poziomu i zmierzy się z pierwszą przeszkodą. Dla doświadczonego bywalca labiryntów to nic trudnego, prawda? Zaraz, Susan! Jak ma się dostać na ten poziom z piątego? O, masz rację. Jak mogłam o tym zapomnieć? Najlepiej, jak zejdzie po krętych schodach. Nie wyglądają na bezpieczne. A co, jeśli Mlesio z nich spadnie? Tak będzie lepiej! Raz, dwa, trzy i cztery. Świetnie! Co ty na to? Super, budowniczy Samie. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego lepiej poproście kogoś dorosłego o pomoc przy mechanizmach. Teraz to ukryjemy w specjalnym zakamarku. Silnik będzie się powoli obracał. Zaraz, gdzie jest koło? Rety musi tu być.
Tego szukasz, Su? Tak, dzięki, Sami. Postanowiłem to nieco ulepszyć. Już jest gotowe. Odrobinę wolniej. Albo szybciej. To działa. Wszystko musi być schludne. Super. Co tutaj umieścimy? Zostaw to mnie, Suzy. Zajmę się pomiarami. I voila! Popatrz tu! Wow, kochani, zobaczcie! Jaka fajna drabina! Świetnie, kolego! Piąteczka! Ha, dzięki! Teraz obejrzymy cały czwarty poziom, ludziska! Su jest zajęta! To będzie super! Dobrze, przetestujmy to! Sami, co robisz? Chciałem cię wystraszyć dla żartu, ale niechcący sam się zląkłem. Co to jest? Jestem dumna z tego pomysłu. Popatrz! Żeby się tu dostać, Mlesio musi wejść na opuszczaną ściankę. Potem ruszy przez ten przezroczysty labirynt prosto na te stopnie. Fajnie, prawda? To chyba trudne. Co potem? Mlesio musi przejść przez dwie barierki. Oto druga. Zamontujmy ją wyżej. A co to takiego? Przezroczyste drzwi obrotowe. Dodajmy te wałki. Dwie pary na tym poziomie. Będą się obracać. Suzy, patrz! Znalazłem most glinowy. Powiesić go? Nie, nie, Sami. To się przyda nieco później. A, dobrze. Mlesio to znajdzie, kiedy przejdzie ten poziom. Obejrzyjmy jeszcze raz. Dobrze, ponad połowa za nami. To drugi poziom naszego labiryntu. Po co są te otwory? Zrobiłaś je przez pomyłkę? Tu zamontujemy windę do pierwszego poziomu. Genialny pomysł! Jak to działa? Cierpliwości, Sami. Obejrzyjmy ten poziom naszego toru przeszkód. Tu jest opadający most. I dwie ruchome platformy połączone z silnikiem. Poproszę dorosłego o pomoc przy tej części. O, to most linowy! Ja go wymyśliłem! Tak jest! Można to ulepszyć. Uwielbiam z tobą pracować, Suzy! Ludziska, dajcie łapkę w górę! Juhu! Ta barierka zagrodzi korytarz, kiedy Mlesio nim przebiegnie. To ci się przyda, Suzy! O nie, Sami! Musi pozostać ruchoma, o tak! Może rzeczy? Trochę mnie poniosło przy budowaniu przeszkód! Przyda się drabina, dzięki! Tak, pomogłem! Spójrzmy! O, pasuje jak ulał! Ten poziom będzie bardzo trudny! Zobaczcie sami! Docieramy do końca. Sami, możesz mi jeszcze raz pokazać te przeszkody? Rety kotlety, już kończymy! Juhu! Sami i jego entuzjazm. Niech Mlesio to zobaczy! Zainstalowałam ruchomą platformę. Suzan, przyjrzyj się! Zrobiłem coś innego! Już widzę, jak Mlesio będzie tędy śmiesznie przechodził. Potem musi się postarać, żeby minąć te skrzydełka. To minie z gracją. Kochani, nasz skomplikowany, ale fajny labirynt jest gotów. Pójdę po naszego wędrowca, a wy obejrzyjcie labirynt jeszcze raz.
Hej, kochanie, tu jesteś. Proszę, Suzy, wpuść go. Okej, do biegu, gotowy, start. A, widzę, że bardzo chce tam wejść. Świetnie, malutki, dalej, śmiało. O, świetnie mu idzie po schodach. Lesiu, jesteś gwiazdą. Czy pierwsza przeszkoda go zniechęci? O, nie, wcale! Jaki dzielny! I szybki! Zrobiłam tę drabinę! Wiemy sami. Śmiesznie wygląda w tym labiryncie. Wygląda, jakby często to robił, Su. Myślisz, że ćwiczy w klatce, kiedy nikt nie patrzy? Nie wiem. Może ma to w naturze. Hop! Otworzę to dla ciebie. Aha, to most pułapka. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Jest bardzo ostrożny i czujny. Rusz się! Szybciej, Mlesiu! Te platformy zaczną się obracać! Sami przestań, niech się skupi. Dalej, kolego! Juhu! Udało się, Su! Udało się! O, Sami! Patrz, jak się kręci! O, jak słodko! Komik z kołowrotku to coś normalnego! Chyba masz rację! Patrz! Poszło mu jak z płatka! Ktoś tu sobie świetnie radzi z labiryntami! Co ty powiesz? W porządku, Mlesio zbliża się do mety. Dajcie mu 3, 2, 1 sekundę i... Tak, wychodzi. Widzę go. Świetnie, Mlesiu. Udało ci się, tak. Kochani, Mlesiowi podobał się labirynt Among Us i Minecraft. A wam? Dajcie łapkę w górę i koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Pa, 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 na razie! Pa, na razie! Zobaczmy! Co? Tylko 20 lajków? Zrobię inne ujęcie! Okej, co mogę wykorzystać? Trudno zdobyć lajki na TikToku. Wypróbujmy coś razem. Przeglądałeś już trendy? Kotki? Okej, ale potrzebujemy ich sporo. Skąd je weźmiemy? Zanęcimy je. A gdzie będą mieszkać? Chcesz wyświetlenia i lajki, czy nie? No pewnie, do dzieła. Okej, zbudujmy koci domek. Dobrze. Hej, kici, kici, chodź tu, kiciusiu. Halo? Sami, co robisz? Kotki są w pudełku. Na tibidabę, a już miałem sklonować puszka. Wykorzystamy tylko drewniane kotki. Są takie śliczne. Wow. Też mi się podoba. A jak będzie wyglądał? Popatrz, kotek jest rudobiały i ma obruszkę. Przyklej z drugiej strony. Poza tym... Mam coś dla pierwszego kotka. Lubią ryby, prawda? Proszę, teraz sobie poradzi na każdej powierzchni. Chyba. To na pewno przyciągnie inne. Sprawdźmy. Patrz, tamten się bawi. A ta szara kuleczka śpi. Jakie słodkie. Niedługo się wprowadzą do nowego domku. Oby im się spodobał. Tylko był mniejszy. Dodam na żółte, żeby było przytulniej. Hop! A to dla przypomnienia, że to jednak koci domek. Świeży tuńczyk! Łosoś w puszce! Komu? Nikomu? To sam wszystko zjem. Nie ma mowy. Zostaw dla kotków. Potrzebują smakołyków. Zostaw puszki z karmą w domku. Zaczynamy budowę. Dobrze, ale jak się zepsują... To nie moja wina. Auć! Ej, zaczął!
chciały walczyć! Jak śmiecie! Red kotlety pasuje jak ulał! Dodajmy fajne, ciekawe zabawki. Skończyliśmy dekorować dom! Puchaci mieszkańcy, zapraszamy! Nie tak prędko! Projektant mebli nie dokończył dzieła. Włóżmy kocie jedzonko do środka, zaraz obok wejścia. Swoją drogą, tu są drzwi. Gdzie je wstawimy? To najlepsze miejsce. Jedno wejście nie wystarczy. Proszę. Chcesz podrapać? Chętnie ci sprzedam tę drapaczkę. Wymienisz się? Studio przysłało drewniany domek. Twierdzisz, że to wygodny domek? Weź drapaczkę i daj mi to. Kochani, mamy zapas czasu. Zajmijmy się fasadą. O rety! Każdy kot chciałby taki dom. Serio? W końcu ci zaimponowałam. To domek na drzewie. Mamy dla nich piętro. To kolejny pokój. Mały przedsmak wnętrza. Nie odchodźcie. Miau, Sami, dach gotowy? Chcemy iść do domu. Postanowiłam, że sam tu zamieszkam. Nie bądź pazerny. Już masz swój dom. Co z tego? A koty mają kocią kawiarnię. Nie pamiętasz? No właśnie, kochani. Obejrzyjcie film o kociej kawiarni. Jest świetny! O, to sztuczne okno! Co za ulga! Nasze mieszkanie będzie mieć duże okno. Kotki chętnie przez nie wyglądają. Są jak tajni agenci! Obserwują obcych! Chętnie zostałabym tajnym kocim szpiegiem. A wy, kochani? To zbyt wysoko dla małego slajma! Sugi, pomóż mi! Tylko jeden pasażer! Przykro mi! Jakie piękne pionowe okno! Koniecznie potrzebujemy balkonu. Czy może być parapet? Kot się na nim zmieści. Chyba znalazłam kogoś, kto pokaże swój wybieg. Oto ona! Teraz chce się tu położyć. Fikus potrzebuje światła! Znajdziesz dla niego miejsce? Jasne! Znajdzie się miejsce dla roślin i kotów. I nikogo więcej! Te fioletowe kwiatki mają piękny zapach. Spokojnie, kotki! Zdobędę dla was rybki! Popatrzcie! Ten czarny nicpoń złapał wielką rybę! Straciłam kapelusz w walce z tym! Ta ryba chyba cię lubi. Nie chce odejść. Nie! Odejdź! To moje! Dzięki, Su! Mamy nową zabawkę. W samą porę. To dom kotów i chłapek i miłośników rybek. I poszukiwaczy przygód! Bibi, masz przesyłkę! Wow, zjeżdżalnia! Kto chce zjechać? Zbudujemy ją na trawniku! Juhu! Pierwszy kotek zjeżdża! Jaki szczęśliwy! A ten narzeka! Hej, ja też chcę! Co z drugiej strony? Hydraulika już gotowa! Jako szlam jestem mistrzem! Dzwoń w razie potrzeby! A teraz ozdobimy tę ścianę. Kwiatki zawsze są na miejscu. Usługi ogrodnicze! Gdzie zasadzić drzewo? Postaw pod oknem, proszę. Czemu tu nic nie ma? To nieskończone lato. Upsi! Dostawca przywiózł zimowe drzewko. Nie szkodzi. Mam specjalną konewkę. Teraz się zazieleni. Super! To wspaniałe! Czy maluchy od tego urosną? Nie. Swoją drogą szukamy ogrodnika. Może się przydasz. Nasz ogródek kwitnie. Popatrz na te kwiatki. Wiesz, skąd jest piękny widok? Z dachu! Widzę, że przygotowałeś strefę relaksu dla kotków. To doskonałe miejsce. Wszystko stąd widać. Suzi, popatrz! Ten chce tam wejść. Racja, nie obudzimy go. Później się tym pobawi. Słodkich snów! Ukradłem dla nich gwiazdkę z nieba. Proszę! Super! Przyczepmy balustradę, żeby nie uciekła.
Witamy w TikTokowym kocim domku! Zawładniemy światem! Przypomniało mi się, nie zapomnijmy o tym! O czym ty mówisz? Czekasz na kogoś jeszcze? Mówię o złodziejach! Są sprytni i przebiegli! Będziemy gotowi! Zbuduję elegancki płotek! Dobrze, ale pospieszmy się! Mogą się pojawić w każdej chwili! Zrobię, co mogę! Kochani, uważajcie na kotki! Na samego też! Co? Na mnie? Poradzę sobie! Właśnie widzę! Przyspieszmy nieco! Gotowe! Sam jesteś urodzonym ogrodnikiem! Wyhodowałeś roślinki! Tak! I zrobiłem znak, żeby wszyscy wiedzieli, że to koci dom! Tak, to nie było wcale takie oczywiste! Gotowe! Płot ochrania domek! Tylko połowę! To płotek ozdobny! Zapomniałeś, że koty mają pazurki? Nie martw się! Oto ochroniarz! Nikogo nie wpuści! Pokona ich swoją słodkością! Teraz sprawimy, że będzie przytulnie. Czego nam brakuje? Kociego jedzonka! Ten maluch jest głodny! To miejsce dla niego! Proszę, smacznego! Daszek ochroni je przed słonkiem. Od razu lepiej! Nowy płot i ozdoby na parapetówkę! Doskonale! Jeszcze nie! Suzy, użyjesz magicznej konewki? Jasne! Zobaczymy, co tym razem urośnie. Sami, co to? Wyglądasz jak mapa. Dodam ostatnie detale. A teraz zwiedzimy domek. Dzięki, kotki! Ciężko pracowałyście. Sami, jak ci idzie? O, 10 tysięcy lajków! Licznik po prostu szaleje! I to jeszcze nie koniec! Co? Suzy, za późno! Teraz jest moda na pieski! Trudno podążać za trendami, ale i tak was kochamy, kiciusie. Wy też uwielbiacie kotki? To zostawcie łapkę w górę! Zabierzcie znajomych do kociej kawiarni i domku! To na naszym kanale! I koniecznie nas subskrybujcie! Pa! Pa!